Ostatnio doszły mi słuchy o kostce zbudowanej specjalnie do modeli Lego, która umożliwia lepsze i bardziej wygodne oraz dokładniejsze sterowanie. Czy kostka S-Brick da sobie radę? Witajcie, ja nazywam się Lego Master PL, a to jest wideorecenzja S-Brick. Zanim przejdziemy jednak do szczegółowej recenzji, zrobimy malutki unboxing. S-Brick mieści się w tym małym pudełeczku. Pudełeczko bardzo ładnie jest wykonane. Mamy tutaj taki świecący, odblaskową taką naklejkę, pokrycie papieru. Mamy tu wszelkiego rodzaju informacje o naszej kostce. Malutkie okienko, gdzie widzimy nasze urządzenie. A z tyłu mamy jeszcze więcej informacji, do czego owy przedmiot służy. Dodatkowo w kopercie, w której przyszła nasza kostka, dostaliśmy specjalny arkusz naklejek z logiem S-Bricka do przyklejenia na panele Lego Technic. Jak możecie zauważyć, mają one kształt na panele. Są na duże, na małe, na średnie. Są też kwadraty i prostokąty. Myślę, że możemy na tym bardzo ładnie urozmaicić nasz model, pokazując dodatkowo, że wykorzystuje tą nowoczesną technologię. Zapraszam do unboxingu. No dobrze. Teraz pakujmy sobie to małe pudełeczko. Bardzo ładnie się je otwiera, bez najmniejszych problemów. A w środku naszym oczom ujrzy się malutka składana instrukcja obsługi do naszej kostki. Dwie arkusze z naklejkami, a także gwóźdź programu, czyli nasza malutka kosteczka. Zanim przetestujemy, z czym to się je i jak to działa, opiszemy krótko wygląd. S-Brick jest troszkę niższy od przeciętnego odbiornika Lego. Z przodu ma malutką diodę oraz cztery wejścia na piny Lego Technic. Na dole zaś ma wejścia na study Lego, a po bokach dwa, po jednym boku, przepraszam, ma też wejścia na piny Lego Technic. Z góry natomiast ma porty, do których możemy podłączyć silnik czy diody. Z dołu natomiast ma jeszcze port umożliwiający podłączenie kabla 20 bądź 50 cm, który umożliwi nam zasilenie naszej kostki. Specjalny kabel można otrzymać w sklepie Lego za około 16 zł. Jest to kabel 20 cm. Musicie zauważyć, że kabel lekko wystaje. Daje nam to ograniczone możliwości w budowaniu estetycznym, bo trzeba będzie tutaj dokładać specjalne klocki, które nam ten klocek pozwolą usadowić na studach. Musicie wiedzieć, że kostkę S-Brick steruje się za pomocą urządzenia mobilnego. Nie potrzebujemy tutaj pilota, ponieważ urządzenie jest sterowane za pomocą Bluetooth. Daje to nam bardzo duże możliwości. Wygodę, komfort, a także zwiększony zasięg, ponieważ nie potrzebujemy tej fal podczerwonych, które zostają zakłócone podczas zabawy na zewnątrz, która jest najfajniejsza w przypadku Lego. Jak wspomniałem, do obsługi naszego S-Brick pobieramy darmową aplikację na nasz telefon bądź na naszego tableta. Aplikacja obowiązuje na App Store, w Google Play oraz na telefonach z Windows Phone, czyli na trzech platformach najbardziej znanych. Po podłączeniu wszystkich silników, zalogowaniu się na aplikacji oraz połączeniu się z moim telefonem z kostką S-Brick, możemy już zobaczyć, jak to się steruje. Dodatkowo możemy sobie wybrać jeden spośród kilku profilów umożliwiających rozkład przycisków bądź jakichś gałek czy suwaków. Dodatkowo możemy sami sobie takie coś zrobić na stronie S-Bricka. Ma to swoją zaletę,
ponieważ sami decydujemy, jakiej wielkości będą nasze przyciski, jakiego koloru, gdzie będą usytuowane i jaki to będzie rodzaj przycisku, czyli to będzie suwak, joystick albo po prostu przycisk. No dobrze, ja tu mam 4 suwaki i tak. Jak widzicie, możemy sterować aż 4 silniki jednocześnie. O, proszę bardzo, żeby nie było. Nie wiem, dlaczego one tak piszczą. Ma to swoją zaletę, te suwaki, ponieważ zobaczcie sami, że możemy bardzo powoli sterować silnikiem. Czyli możemy zrobić to bardziej precyzyjnie. Uważam, że sterowanie z kostką S-Brick jest bardzo wygodne. Sterowanie telefonem. Więc nie żałuję. Idziemy do ostatniej ogólnej oceny. Podsumowując. To niewielkie jej wielkości urządzenie kosztujące około 250 zł w zależności od sklepu, w którym je kupimy, jest naprawdę bardzo dobre. Daje nam aż 4 porty, lepszy zasięg oraz mniejszy rozmiar. Dodatkowo S-Brick jest sterowany za pomocą Bluetooth, więc możemy go nawet ukryć w modelu, tak że nikt nie zauważy kabli oraz tego klocka. Moja ocena tego urządzenia wynosi 10 na 10. Jest to bardzo wysoka ocena. Gorąco polecam. LEGO Master.pl